Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzień dziecka dzisiaj, proszę państwa. Dzień dziecka wszystkim dzieciom. I tym malutkim, i tym nieco większym, i tym jeszcze większym, i tym całkiem dużym. Wy też jesteście dziećmi, kochani. Składam dobre życzenia, bardzo dobre życzenia, długiego życia w szczęściu i pogodzie ducha. A prezenty, panie redaktorze? No to był prezent, mój życzenia, to był mój prezent. A my się przyłączamy. Drogi Dzień Dziecka na co dzień, dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie i dalej. Dzieci ani w cenie, ani w modzie, wszystko przez politykę państwa. No nie, no dzieci są w cenie, więc to jest błędny tytuł. Jeśli są drogie, to znaczy, że są w cenie, no kochani. Kochani redaktorzy, no, nie wiem, czy tam głębiej politykę piszecie, państwa ale do tego. Dzień dziecka, a to może o to chodzi. Z roku na rok jest coraz droższy. Koszty utrzymania potomka do 20 roku życia to 300 tysięcy złotych. Chyba Centrum Adama Smitha tak wyliczyło. Nie, no różnie, no liczą 170 tysięcy złotych. To 170 czy 300? No 170, ale to średnia pewnie, to może no 300 tysięcy. Ale dziecko w wersji podstawowej 170, wersji z dodatkami 300 tysięcy. Dzieci to luksus, wynika ze stawienia stworzonego specjalnie na 1 czerwca przez Dziennik Gazetę Prawną. Decyzja o ich posiadaniu wywołuje bowiem zawsze poważne konsekwencje finansowe. Ceny ubranek wzrosły w ostatnich 3 latach o 7%, podręczników o 25%, korepetycji aż o 1/3. Szybują także opłaty na żywność. Korepetycja aż 1/3. Dzieci mogą się uczyć same. No tak, no korepetycje, no właśnie. To świadczy też o szkole, prawda? Szybują także opłaty na żywność, podobnie jak ceny pampersów. I choć wydatki rosną wolniej niż inflacja, to realnie spadają też dochody rodziców. Jak wynika z najnowszych danych GUS, statystyczny dochód na jedną osobę wynosił w ubiegłym roku 1227 zł, co oznacza spadek o blisko 1,5% w porównaniu z 2010 rokiem. W najgorszej sytuacji są osoby, które mają troje lub więcej dzieci. Przeciętnie dysponują jedynie 719 zł na osobę. Najlepiej radzą sobie bezdzietni. Ich dochód to 1743 zł. Egoiści. Nie wiadomo, czy są szczęśliwi. Utrzymanie dziecka do 20 roku życia to koszt blisko 300 tysięcy złotych. Czy myśli pani, przepraszam, że wejdę w słowo, że miernikiem szczęścia, czy poziomu szczęścia jest posiadanie bądź nieposiadanie dzieci? Na pewno w dużym stopniu. Ja myślę, że pani redaktor chciała tę swoją opinię zderzyć z tymi opiniami właśnie budowania atmosfery martyrologii wokół posiadania dzieci. No przecież to jakieś chore jest. No, to jest naturalny porządek rzeczy. I na tym nasz gatunek, tak jak wszystkie gatunki w przyrodzie się opierają, że trzeba być wyrodnym rodzicem, żeby liczyć, ile kosztuje utrzymanie dziecka, według mnie. Naturalna rzecz. Rodzimy dzieci. Ale to nie jest kwestia. Nie. No tak. Nie. Wyrodnym, nie. Zaraz przepraszam. Nie podlicza się, ile się na dziecko wydaje. Nie podlicza się, ile się wydaje, no ale trzeba wiedzieć, na co mnie stać. Prawda? A to jest zupełnie co innego. Na co mnie stać? No nie mogę, jeśli nie mam pieniędzy. Normalny no to rodzic to, co może, przeznacza na dzieci. Żeby dziecku było lepiej niż jemu. To jest normalne. Tak, też mi się tak wydaje, że to jest dosyć naturalne. Z drugiej strony, jeśli mogę coś powiedzieć, to wydaje mi się tak. No po pierwsze wiadomo, że dzietność społeczeństwa nie zależy tylko i wyłącznie od poziomu jego zamożności, a wręcz czasami jest odwrotnie skorelowana, czyli im społeczeństwo zamożniejsze, tym mniej dzieci. Natomiast nie można moim zdaniem abstrahować od tego, że no, świadome, nazwijmy to, tacierzyństwo, macierzyństwo, czyli decyzja o posiadaniu potomstwa, jednak związane jest z tym, jak oceniamy swoją sytuację teraz i jak oceniamy możliwość zapewnienia temu dziecku no tego, co nam się wydaje, co dziecko powinno od rodziców otrzymywać, tak? I tu warto zderzyć te 300 tysięcy, o których pan redaktor mówi, z tym, jakie rodzice dostają wsparcie ze strony, no nazwijmy to, innych również podatników, tych, którzy nie decydują się na potomstwo. Tym wsparciem jest, z tego co pamiętam, odpis 400 zł, 500 zł na rok, tak? Czyli przez 20 lat, nazwijmy to, ten zwrot, to jest 10% tego, co średnio, jak rozumiem, Polak wydaje, tak? Czyli krótko mówiąc, ta ulga, którą daje nam
minister finansów, to jest raptem 10% naszych wydatków, które ponosimy do 20 roku. Ale pan uważa, że to tak powinno być, że ulga powinna być dla osób, które mają dzieci? No, z drugiej strony, dlaczego osoby, które nie mają dzieci, mają nie mieć jakiejś ulgi? Wydaje mi się, że państwo powinno stymulować, jeśli już decyduje się na aktywną politykę podatkową, a patrząc na liczbę chociażby... Stymulować poprzez liczbę przedszkoli, żłobków. No moim zdaniem tak. Dobrze, przez dostęp do szkoły, żeby nie trzeba było dzieci dowozić daleko. Jeśli decyduje się państwo na aktywną politykę podatkową, a patrząc przez liczbę, jaką mamy skal podatku VAT, to jest to bardzo aktywna polityka, to w kwestii rzeczywiście wspomagania prokreacji przyszłych podatników, jeśli już mogę się posłużyć takim terminem, to niestety moim zdaniem tutaj jest, no jesteśmy w lesie. Dlatego, że oczywiście to na czym powinno zależeć ministrowi finansów, czyli to, żeby jednak rzesza podatników się odradzała, no nie jest realizowane. 300 tysięcy to jest Dziennik Gazeta Prawna, on tak szacuje. Natomiast Rzeczpospolita podaje za Centrum Adama Smitha, że to jest 176 tysięcy. No ale pewnie 176 tysięcy i tak dalej. Czytamy, tam jest powiedziane, że to jest bez studiów. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, co Anna Mackiewicz powiedziała. Bo ja wynikałoby z tego, że my tutaj... No, traktujemy rodziców, którzy nie mają dzieci, jak jakieś podłe istoty. Ale rodzic, który nie ma dzieci, nie jest rodzicem. Ale nie, co nie jest prawdą. No słuchajcie, no, to jest tak, jak Krzysztof Sobczak powiedział, naturalna kolej rzeczy. Natomiast naturalną koleją rzeczy jest także to, że jedni mają instynkt macierzyński, ojcowski, a inni nie mają i nie muszą mieć dzieci. No, ale dlatego mają mieć inne podatki? A moim zdaniem nie. Nie. Taka nie mają mieć, że powinni się składać na tych, którzy... Ja wychodzę z założenia, że rzeczywiście albo mamy podatki proste, gdzie państwo zabiera w cudzysłowie dziesięcinę i nie interesuje go, co podatnik robi w swoim życiu, albo mamy aktywną politykę podatkową. A tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, patrząc przez skomplikowaność przepisów podatkowych w Polsce, mamy bardzo aktywną politykę podatkową, to w tym momencie powinna akurat wspomaganie dzietności powinno być jakaś... A ja tylko powiem jedną rzecz. Ja mam znajomą, która ma czworo dzieci i jest to wśród moich znajomych, bliskich, najzamożniejsza osoba, która zawsze się śmieje z tego powodu, że państwo dokłada akurat jej pieniądze na dzieci. Ja oczywiście, że najzamożniejsza, bo być może jest sama bardzo przedsiębiorcza, być może ma także przedsiębiorczego męża. Wszystko prawda. I wtedy, i trzeba także pamiętać, ale sekundę, bo to jest taki przykład oderwany z rzeczywistości. Bo ja mam znajomych, którzy nie mają dzieci, którzy są najbiedniejsi spośród wszystkich moich znajomych. Oczywiście, że może, tylko chodzi mi o to, że nie można równo powiedzieć, że każdy, kto ma dziecko, ma korzystać z przywilejów podatkowych. Powiedziałem, że państwo nie prowadzi aktywnej polityki w tej kwestii, mimo że na innych polach prowadzi. To Roland Paszkiewicz powiedział.